Co Wasza osoba ukochana chce Wam powiedzieć? Czyli wiadomość od osoby ukochanej w tej chwili. Kochani moi, witam Was serdecznie na moim kanale Tarot Online. Pierwsza grupa dzisiaj to karty Lenormanda i Kryształ do wyboru. Lub druga grupa to kwarc różowy lub orakel miłosny. Więc wybierzcie sobie grupę, która Wam się podoba, która przyciąga Wam oko, lub oglądajcie oczywiście cały film i dwie te grupy, dwie te talie, prawda? Może coś się uzupełni, więc zapraszam do oglądnięcia oczywiście też całego filmiku. Oczywiście zaczynamy od grupy pierwszej. Co osoba ukochana chce Wam na tą chwilę powiedzieć? Ja oczywiście zapraszam Wam, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, piszcie. Ja czytam Wasze komentarze i dziękuję za Waszą obecność. Cieszę się, że tutaj zaglądacie, że jesteście, kochani moi. Oczywiście zapraszam Was również na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-maila, okres oczekiwania 1-2 dni. Ja Wam od razu powróżę osobiście, prywatnie. Zapraszam serdecznie. Co osoba ukochana chce powiedzieć mi? Wiadomość od osoby ukochanej na tą chwilę. Pokażcie, kochane karty, wiadomość. Wiadomość od osoby ukochanej. Wiadomość od osoby ukochanej. Wiadomość od osoby ukochanej. Wiadomość od osoby ukochanej. Zobaczcie. Mamy pierścionek, czyli ta osoba chce powiedzieć Wam, napisać Wam, że chce z Wami relacji. Że może czuje się jeszcze z Wami ciągle związana. Chce z Wami relacji. Chce z Wami szczęścia. Chce z Wami, kochani, po prostu, nie wiem, no, domu, rodziny, związku. Pięknego czasu tej mamy, tak? Co oznacza taka relacja, pierścionek, czyli stabilność. Chcę z Wami być w związku, kochani. Tutaj to już pokazują karty. Chce ta osoba Wam napisać wiadomość, spotkać Was, porozmawiać z Wami. To jakby wiadomość już została jakby wysłana. Chociaż mówimy też, chcę wyjaśnić tu jakieś sprzeczki, jakieś nieporozumienia, jakieś konflikty, frustracje, które mieliście, tak? I chcę, żeby to się wyleczyło, żeby to się dobrze rozwinęło, rozrosło, żeby to dobrze po prostu tutaj poprowadzić, wyjaśnić i wyleczyć wszystkie jakieś toksyczne sprawy, które między Wami miały miejsce, kochani, żeby wyleczyć tą relację, żeby ta relacja znowu wróciła tutaj do pięknego jakiegoś stanu, tak? Który był i który się niestety poprzez te, kochani, konflikty, sprzeczki, jakieś nieporozumienia zepsuła się ta relacja, ale ta osoba chce wyleczyć to, chce, by to wszystko się naprawiło, rozrosło, tak? Także bardzo chcę rzeczywiście Wam to napisać, powiedzieć, no celem tutaj tej wiadomości, którą chcę Wam przekazać dzisiaj, Wasza osoba kochana, jest na pewno wyleczenie Waszej relacji i tutaj porozumienie się, wyleczenie wszystkich tych niejasnych konfliktów. Dziękuję serdecznie grupie pierwszej, kochani. Zapraszam oczywiście grupę drugą. Grupa druga to orakel miłosny. Co osoba ukochana chce Wam przekazać. Ja Was zapraszam na wróżby indywidualne, jeśli macie jakieś problemy emocjonalne z Waszą osobą kochaną w związku, w relacji lub nie wiem, w zawodzie finansowej i tak dalej, napiszcie mi e-maila i ja od razu umówię się z Wami na relację, na sesję prywatną, na wróżbę osobistą. Zapraszam Was serdecznie. Teraz co osoba ukochana chce teraz Wam przekazać? Wiadomość od osoby ukochanej. Wiadomość od osoby ukochanej. Wiadomość od osoby ukochanej.
Wiadomość od osoby ukochanej. Wiadomość od osoby ukochanej. Wiadomość od osoby ukochanej. Wow. Tutaj mamy, kochani, że brakuje tej osobie w tej chwili takiej lekkości, jakby czasu spędzonego z wami w lekkości, w jakby zabawie, w takim pięknym, romantycznym jakby nastroju, atmosferze romantycznej. Brakuje jej tych pięknych, romantycznych momentów z wami. Bardzo tęskni za tym. I po prostu tej romantyczności, którą z wami miał, tak? Bardzo jemu to brakuje. I jakby czuje się ta osoba w ten sposób, że wy jakby nie odwzajemnialiście tej osobie tej miłości, którą on jakby miał do was, tak? Nie czuł tej miłości od was, jakby tylko czuł się jakby tak niekochany może, czy zostawiony, nie wiem. Tutaj on, ta osoba ukochana wasza ma jeszcze pasję cały czas do was, tak? Pasję i też pociąg, tutaj chemię, namiętność, tak? No wielka namiętność, także bardzo tęskni ta osoba za tą romantycznością i namiętnością, seksualnością, intymnością. I tutaj wedding, czyli ślub, karta ślubu. Ta osoba widziała was rzeczywiście, czy może nawet nadal widzi, jako osobę do ślubu, do stałej relacji, do relacji, która jest stabilna, która miała być może długotrwała, tak? Tylko tu nic z tego jakby nie wyszło i ta osoba teraz, widzę, tęskni. Tęskni za tą romantycznością, za tym związkiem romantycznym, właśnie pełnym namiętności, intymności, całym swoim sercem jakby ta osoba chciałaby dalej z wami być w takim romantycznym modusie, ale niestety jest jej tęsknota i czuje się ta osoba, że jakby nie była kochana w ten sposób, że wy nie dawaliście może tej miłości tej osobie, tak jak ona wam to dawała. Także przemyślcie sobie takie tutaj, nie wiem, wiadomości od kart. Napiszcie mi, czy to się rzeczywiście zgadza, kochani. No w każdym razie karta ślubu sugeruje tu oczywiście, że ta osoba myśli o was poważnie, że przynajmniej miała jakieś takie poważne plany, więc tęskni. Taka wiadomość od osoby ukochanej. Kochani moi, zapraszam na wróżby indywidualne i subskrybujcie mój kanał, lajkujcie, komentujcie, napiszcie, czy ta wróżba dzisiaj z wami rezonuje. Do usłyszenia już wkrótce.